No tak, na pewno. Będę po ciemku strzelał. Aha, chyba, że możemy się przekraść obok nich. Nie powinni nas znaleźć. Tylko... Co, mam wejść w las? W środku zimy? Śnieg? To dziecko za długo nie przeżyje z Jane. Znaczy, nie chodzi o samą Jane, tylko o warunki, w jakich jesteśmy. I raczej nigdzie tutaj nie dojdziemy. Nigdzie nie znajdziemy tak jeszcze jakaś zawierucha, zamieć czy co. Nie, nie mam zamiaru strzelać w tych szwendaczy z tego względu, że no, wywołałbym za dużo hałasu. Znowu jesteśmy sami. Jezu, już się bałem, że w jakieś wyniki wpadłem. Ja pierniczę. Tak coś strzeliło. No i tak naprawdę nie mam zielonego pojęcia, w którą stronę miałbym iść. Byle tylko nie wpaść na jakiegoś szwendacza. Cały czas staram się iść w kierunku lasu. Omijać szwendaczy. No zobaczcie, tu się zaczyna jakiś las, krzaki, prawda? I tak dalej. Ale jest jakaś cutscenka i nagle jestem gdzieś daleko. O, a co to jest? Aha, dobra. Takie zadaszone ławki i tak dalej. Pewnie na jakiś piknik. Bądź coś w tym rodzaju. Jest i plac zabaw. O, budynek. Jak najbardziej do budynku jest wskazane wejść przy takiej zamieci. Być może trafiła też tutaj Jane. Mam taką nadzieję. Naprawdę. Bez kitu Kenny. Naprawdę przysparza mi dużo problemów, a zwłaszcza strachu. Tylko to, czego najbardziej nie lubię, to takie obgadywanie za plecami i próba ucieczki bez żadnej wiedzy i tak dalej. Ale w Jane? sumie z drugiej strony też nie Kenny? da się przemówić mu You do all right? rozsądku. Yeah. Where is he? Where's the kid? He's with her. You left him with her? Jane? Tak, biegnij w środku zamieci. Idzie Jane. Wait. Oh, thank Christ. A gdzie ma Jane, you dziecko? okay? Where's the kid? Jane, where is he? O Boże. Oh my God. What are you saying? No. No. Albo ma go pod kurtką. No, not again. Not again. Clem, look at me. No matter what happens, just stay out of it. Okay? Just trust me, Clem. Stay out of what? You have to trust me. You're gonna see what he really is. Kenny, calm down. Don't do anything stupid. Get out of my way. Kenny? Aha, chcę nam pokazać. I didn't kill him. It was an accident, Kenny. I won't back down from you, Kenny. Shut up! I'm warning you. Kenny, let her talk. I'm done talking, Clem. Clem, stay back. Don't you come near me, you son of a bitch. Kenny! Get the fuck up! Fuck you! No, powiem szczerze, że chyba mu się należy.
No teraz chyba raczej nie ma opcji, żeby porozmawiać. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Znowu? Moja rana krwawi chyba znowu. Ociu. Chyba coś mi się zdaje, że nie będziemy mieć większego wyboru. Co on kuźwa zrobił? Czym on się stał tak naprawdę? Faktycznie, to go zamieniło trochę w Carvera. Clem. You made the right choice. I let you down. I let everyone down. Why did you make me do this? I'm sorry, Clementine. We almost made it. We were close, weren't we? Do czego? I thought I wanted this. Asked for it so many times. Now that it's happening, I'm scared. I'm afraid, Clem. It's okay, Kenny. You're going to see Kutch and Doug. You're going to see them again. Oh, you're always good for a smile. Chciała nam tylko pokazać, jak się zachowa Kenny. Are you okay? He's alive. I understand if you're upset. AJ was never in any danger. I was just going to try to talk you into coming with me. I just thought if you saw Kenny like that, you'd know we'd have to leave him. Look, Clem, I'm sorry. I didn't think Kenny would go that far. But it's over now. We're all safe. We're going to be okay. I can't believe he's alive. Dobrze zrobiła jakoś. He's safe, Clem. It was a stupid plan. Nie, no nie było to najgorsze. I lied to you, but I thought it was the only way you'd see. Oh my God. Kenny, you have to forgive me. Please. We can just leave all this behind us. Please. I did it for you, Clem. For us. We're free now. I forgive you, Jane. Thank you. Trzeba wybaczać, co? Thank you, Clem. Też tak myślę, że to było. Kenny. All along, you knew what he was gonna do.
żeby pokazać, jaki jest Kenny. Kennemu też to na rękę było, jak wspomniał, chciał kilka razy tego, by spotkać się ze swoją żoną i synem. No i w końcu ma okazję, jak widać. Dziewięć dni później? Wróciliśmy tutaj, gdzie był Carver. Totalne pobojowisko. Oh, fuck! Ja pierdziele. Jak mu rozkwasił japę. Ale powiem szczerze, że akurat Carvera... Carvera mi nie szkoda. The greenhouse is in good shape. You know, maybe we should stay here a while. See how it goes. Just stay behind me. Clem. A kto to? Come on. Novi. They don't look armed. Novi, proszę, proszę. Your place? Yeah, it is. Really? Yeah. Why? We need help. My boy, he ain't doing so good. What's wrong with him? Look, don't worry. He ain't bit. Just hungry. We've been walking for weeks. Ran out of food a couple days back. Z tego co widzę, to adoptowany. That your kid? Tak, moje. Where you girls been? Why do you care? Whoa, I didn't mean nothing by it. Everywhere. All over. You, been up north? Yeah. Yeah, us too. Tylko śnieg. Keep your eye on him. This place needs a lot of work. Yeah? Yeah, we could help you. There's not that much food left. Please. We won't make it another night out here. Look, I know you don't know us, and I know a lot of people out here say a lot of things, but I'm asking you, as a father, please, don't turn us away. I don't know, Clem. They could be anybody. Do we really want to go through this again? Czemu ja mam podejmować decyzję? Please, we'll die out here. Just give us a chance. Czemu ja mam podejmować decyzję? Jane! You won't regret it. I promise you. You have to let us in. Come in. Thank you. Around the side. Wiecie mnie tylko, co mnie zaniepokoiło? You sure about this? This place is a mess. And I don't know how long that food will last. It'll take a lot of work. And we don't know these people. I'm not sure about anything anymore. Jedno mnie zaniepokoiło, jak on wyciągnął tak rękę, jak go żona niby dotknęła, prawda? Tak ją odtrącił. Byle nie był podobnym nerwowym rocznikiem jak Kenny. Mało jak się skrada, już we krwi. My name's Patricia. Jane. Thank you, Jane. Don't mention it. Thank you so much. Of course.
zauważcie, że miał broń, ale w ogóle jej praktycznie nie wyciągnął. Ty się tak nie patrz na moją czapkę, ty nawet o tym nie myśl. W ogóle tylko tej broni nie musiał używać. Produkcja Telltale Games. Koniec kolejnego... Koniec kolejnego sezonu, kochani. Widzę, że podjąłem troszeczkę... Jestem w mniejszości, tak? Jestem w mniejszości, jeżeli chodzi o podjęcie ostatniej decyzji pozostania z Jane. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o drugi sezon The Walking Dead, czyli Żywe Trupy. Nie mieliśmy zapowiedzi tak naprawdę tego, co mogłoby się stać w kolejnym sezonie, w pierwszym epizodzie kolejnego sezonu, ale mam pewność, coś mi się zdaje, że kolejny sezon na pewno będzie. No wspaniała gra, no nie ma co ukrywać, wspaniała gra, jeżeli ktoś gra po raz pierwszy, to tym bardziej przeżywa to wszystko. A myślę, że kolejne podejścia można... No można spróbować kolejnych podejść do tego, by jakoś inaczej poprowadzić fabułę, ale ja oczywiście zostawię sobie, bo tą grę przechodzi się, coś mi się zdaje, raz, tak naprawdę, żeby podjąć słuszne decyzje. Oczywiście według własnego uznania, według własnego sumienia. Ja tak właśnie zrobiłem i nie chciałbym sprawdzać, jak jest inaczej, czyli postępować jakoś według, no wiecie, wbrew mojej woli, tak, wbrew moim przekonaniom. Na pewno ten save zostanie u mnie na dłużej i mam nadzieję, że te wszystkie decyzje, które podjąłem w pierwszym sezonie, w drugim sezonie, będzie można jakoś zaimportować do kolejnego sezonu, a on na pewno będzie, bo myślę, że nie zrezygnują z takiej szansy, że osiągnęło to taki sukces i taką grywalność. Także piękna historia, po raz kolejny The Walking Dead. Dziękuję wam bardzo serdecznie, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!